Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmie chciałam podzielić się z Wami, w jaki sposób pokonać alergię. A nie dzielę się tym bez powodu, ponieważ swojego czasu ja również byłam alergiczką. Byłam, ale już nie jestem. Poradziłam sobie z moją alergią, która męczyła mnie praktycznie od wieku dojrzewania. I miałam alergię wziewną. Będę się posługiwać tym pojęciem, że miałam, bo na dzień dzisiejszy już jej nie mam, jestem od niej wolna, więc śmiało mogę podzielić się z Wami tymi 9 sposobami, które stosowałam i stosuję do dziś, bo to nie jest tak, że zaczęłam sobie stosować i przestałam, ale stosuję do dnia dzisiejszego. Otóż moja przygoda z opanowywaniem tej alergii zaczęła się kilka lat temu, jak zaczęłam pisać mojego bloga rytmynatury.pl, zwróciłam się bardziej w stronę natury i zaczęłam zmieniać diametralnie swój sposób i styl życia na ten bliższy naturze, na ten zdrowszy. Swojego czasu brałam leki antyalergiczne, no ale te leki powodowały wiele skutków ubocznych, a to byłam senna, a to nie miałam energii, a to nie miałam chęci do życia i takie tam inne nieciekawe historie. Dlatego stwierdziłam, że nie chcę już brać tych leków. Nie chcę być uzależniona od leków do końca życia i że muszę znaleźć jakiś sposób, żeby pokonać tą alergię. A miałam dosyć nieciekawe objawy tej alergii. Oczywiście cały czas mówię o alergii wziewnej, alergii na pyłki, bo byłam uczulona na pyłki niektórych drzew oraz bardzo mocno na pyłki traw, także wiosną i latem doskwierały mi te objawy w postaci podpuchniętych wiecznie oczu. Wiecznie miałam czerwone, załzawione oczy. Nie mogłam sobie nawet zrobić makijażu, a bardzo lubię się malować, bo wiecznie mi się rozmazywał, rozlewał i nie było zupełnie sensu. No oczywiście, leki trochę te objawy niwelowały, ale chodzi mi o to, że chciałam się pozbyć jednak łykania tych tabletek. Oprócz tego miałam straszny taki lejący katar. Cały czas miałam zabity, zapchany nos i taki wodnisty, męczący katar. Do tego często wychodziła mi opryszczka w nosie, no bo wiadomo, ten wodnisty katar trochę gdzieś mnie zawiało i opryszczka gotowa. Mój układ immunologiczny był wówczas bardzo osłabiony, więc ta opryszczka wyskakiwała mi dosyć często. Teraz no nie pamiętam, kiedy miałam opryszczkę, więc jest to bardzo dobry znak. Ale nie to było najgorsze. Najgorszymi objawami mojej alergii i najbardziej dokuczliwymi były wręcz objawy astmatyczne, bo ja się dusiłam, nie mogłam nabrać powietrza i to mi przeszkadzało i utrudniało oddychanie i naprawdę było uciążliwe, a czasami nawet straszne, bo jak położyłam się wieczorem do łóżka na wznak, a lubię zasypiać na wznak, to po prostu się dusiłam. I to mnie męczyło. Mimo, że brałam leki, jednak te objawy takiego przyduszania często występowały. No ale, jak już mówiłam, nie chciałam być uzależniona od leków, więc zaczęłam szperać, zaczęłam poszukiwać informacji na temat, w jaki sposób się pozbyć alergii naturalnie, bezpiecznie i skutecznie, bo o to mi chodziło i mogę się pochwalić, że na dzień dzisiejszy alergii nie mam. Pamiętaj jednak, że takie działania to nie jest coś takiego jak tabletka, że weźmiesz ją i zaraz ustąpią objawy alergii. O nie, na to trzeba sobie popracować. Ja w sumie pracowałam na to około 2 lat. Po 2 latach, po 2 sezonach tak mniej więcej przeszły mi wszystkie objawy alergii i na dzień dzisiejszy jest piękna wiosna, mamy kwiecień, więc wiadomo, nie jest to fajny okres dla alergików, jest wręcz koszmarny, a ja teraz się czuję wyśmienicie i nie biorę kompletnie żadnych leków. Ale do sedna, jeżeli chcesz się pozbyć tej alergii, to stosuj te moje 9 sposobów razem wziętych do kupy, nie tak pojedynczo,
bo to nic ci nie da i pamiętaj, że trzeba być cierpliwym, konsekwentnym i efekty nie będą tak szybko widoczne, bo to wymaga czasu. Układ immunologiczny oraz organizm muszą przestawić się na inne działanie, na inne funkcjonowanie. Jeżeli dotychczas bierzesz jakieś leki, no to odstawiaj je z głową, jeżeli chcesz je odstawiać. Ja Ci nie namawiam absolutnie do odstawiania leków. To jest Twoja, wyłącznie Twoja decyzja. Ja to zrobiłam, bo byłam bardzo zdeterminowana, ale Ty rób to z głową, rób sobie stopniowo, obserwuj reakcję organizmu. Nie pchaj się od razu na głęboką wodę, bo nie o to tutaj chodzi, żeby sobie zaszkodzić, ale żeby sobie pomóc, a zrobisz to jedynie rozsądnym działaniem, a nie takim na hura. Ja jestem zupełnie innym przypadkiem, bo ja lubię eksperymentować na sobie. Tego się nie boję, ale oczywiście Cię do tego nie zachęcam. To była moja indywidualna decyzja. Ja Ci tylko podpowiadam, w jaki sposób możesz wspomóc swój organizm, aby przepędzić tą alergię. Bo wiadomo, alergia jest odpowiedzią, taką nadmierną odpowiedzią układu immunologicznego, który traktuje pyłki jako intruza, jako zagrożenie. Nie potrafi rozpoznać prawdziwego wroga od tego fikcyjnego, bo tak naprawdę te pyłki nam nie zagrażają, ale układ immunologiczny odbiera to w ten sposób. I musimy przestawić ten swój układ immunologiczny na właściwe funkcjonowanie, żeby on nie był taki nadreaktywny i tak nie świrował. No ale to wszystko wymaga jednak czasu. Pierwszym takim sposobem, a ściślej postępowaniem, jest minimalizacja ekspozycji na alergen. Wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, no bo jak możemy minimalizować tą ekspozycję, skoro jest wiosna, skoro chcemy wychodzić na zewnątrz i oddychać? Niby się nie da. No wiadomo, że zupełnie tego nie ograniczy mi, ale w pewnym sensie można to zrobić. A chodzi przede wszystkim o to, aby w pokoju, w którym śpimy, w którym odpoczywamy, zachować taką w miarę czystość od tych alergenów potencjalnych, od tych pyłków. I wiadomo, trzeba tą sypialnię sprzątać często, trzeba ją wietrzyć, ale uważaj, nie wietrzyć w ciągu dnia, ponieważ chwasty drzewa pylą na przykład rano, a trawy pylą rano i wieczorem. Więc przez cały dzień, od rana do wieczora, odpada wietrzenie pomieszczenia. Wietrzyć można przez całą noc, a to w zupełności wystarczy. Możesz w nocy, a nawet jest to zalecane, uchylone okno, po czym rano zamykać, no bo wiadomo, wówczas te pyłki krążą w powietrzu i przedostają się do sypialni. Możesz również wietrzyć po deszczu albo po burzy. Wtedy jest takie wspaniałe powietrze, wolne od tych pyłków i śmiało wówczas możemy wietrzyć. Oczywiście ważne jest też utrzymanie czystości w sypialni, zresztą w całym domu, od kurzu, bo mimo że możesz nie mieć alergii na kurz, to jednak on zanieczyszcza powietrze i powoduje takie dodatkowe obciążenie organizmu, mimo że możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, więc najlepiej wyeliminować wszelkie zasłony, dywany. Powierzchnie powinny być gładkie, żeby łatwo je przetrzeć wilgotną szmatką, absolutnie nie żadnymi preparatami, tylko wilgotną szmatką namoczoną w czystej wodzie i to w zupełności wystarczy, bo wiadomo, jakieś takie środki do czyszczenia mebli dobre nie są, a musimy eliminować ze swojego otoczenia wszelką chemię. To jest również bardzo ważne. Musimy żyć czysto, naturalnie i neutralnie, czyli nie może być absolutnie żadnych szkodliwych substancji w naszym otoczeniu. Jeżeli chcesz spacerować w tym czasie, czy przebywać na powietrzu, no to po ekspozycji na ten alergen dobrze się później w domu wykąpać, oczyścić nos, wypłukać jamę ustną, oczyścić uszy, oczy z tych potencjalnych pyłków, które nam tam wpadły, żeby nie maksymalizować reakcji organizmu na
Alergen. Wiem, że jest to trudne, ale w tej początkowej fazie, bo to jest tylko w tej początkowej fazie taka nadmierna czystość, bo chodzi tutaj o to, że organizm wolny od kontaktu z alergenem zaczyna się wzmacniać i zaczyna wytwarzać sobie właściwą odpowiedź autoimmunologiczną, oczywiście stosując te dalsze sposoby, o których będę mówiła, bo to wszystko bierze się zbiorczo i trzeba stosować je jednocześnie. Pamiętaj, żeby nie spać w jednym łóżku ze zwierzętami, a nawet w tym samym pomieszczeniu. I nie chodzi tu o to, żeby eliminować zwierzęta z naszego życia, o nie, bo ja również mam psa, ale w tamtym czasie, na samym początku, nie spała ona ze mną w pokoju, a z tego względu, że na sierści mogą przenosić pyłki. Bardzo fajnie te pyłki się sierści trzymają, więc do spania pieska możemy przenieść do zupełnie innego pomieszczenia, nic mu się nie stanie. To jest na początku. Później jak reakcja Twojego układu immunologicznego będzie właściwa, tak jak w moim przypadku, to można sobie spać z psami. Ja już teraz nawet śpię z nią w sypialni. Ona ma swoje legowisko i absolutnie mi nie przeszkadza. Ale ja na to musiałam pracować kilka lat i teraz cieszę się tą wolnością, zupełną wolnością od alergii i leków. W ogóle radziłabym w tym okresie zrezygnować z jakichkolwiek odświeżaczy. Lepsze będą nawilżacze, no bo wiadomo, wówczas błony śluzowe nie są takie suche i lepiej nam się oddycha. Warto również śledzić wszelkie takie mapy i kalendarze pylenia, żeby w tym czasie, kiedy występuje największe pylenie akurat alergenu nas uczulającego, rezygnować ze spacerów, rezygnować z chodzenia po ogrodzie, bo jednak na samym początku, jeżeli rzucisz te leki, dajmy na to, to organizm będzie bardziej wystawiony na ten alergen, więc musimy praktycznie w jak największym stopniu minimalizować ekspozycję na ten alergen. No cóż, coś za coś, więc innej drogi nie ma, ale obiecuję, że gra jest naprawdę warta świeczki. Ja przez to przechodziłam, mordowałam się niemiłosiernie, ale efekty są rewelacyjne. Drugi sposób na radzenie sobie z alergią to jest oczyszczanie błon śluzowych nosa wodą morską. To jest o tyle fajny sposób, że można go wpleść w ten pierwszy, czyli minimalizacji na alergen i po każdorazowym wyjściu na zewnątrz, po każdorazowym potencjalnym kontakcie z alergenem sobie tą wodą morską dobrze wyczyścić dokładnie nos, a już bezwzględnie przed snem, no żeby te pyłki nie zalegały, żeby nie powodowały reakcji alergicznej. Ja używałam mnóstwo kropli do nosa, bo wiecznie miałam taki zatkany nos, ale w tym czasie, kiedy się odalergizowałam, tak mogę to powiedzieć, odczulałam, to stosowałam wyłącznie wodę morską. Faktycznie mnie przyduszało, ale powiem Wam, co mi pomagało. Pomagało mi spanie na brzuchu. Jak spałam na brzuchu, to od razu jakoś odtykały mi się te drogi oddechowe, było mi łatwiej oddychać i ta wydzielina nie zbierała mi się w zatokach i jakoś tak było mi łatwiej. Także to jest taki mój sposób. Nie dla każdego oczywiście jest polecane spanie na brzuchu ze względu na kręgosłup, ale akurat w moim przypadku pozycja na brzuchu jest akurat tą wskazaną. Wiadomo, że im ten katar trwa dłużej, im więcej wydmuchujemy nos, tym nasze błony śluzowe są bardziej ukrwione, pojawiają się nawet rany, może lecieć krew z nosa, a to już nic dobrego nie jest, dlatego zrezygnuj w tym czasie z wszelkich innych kropli i posiłkuj się jedynie tą wodą morską, a jeżeli jest ona dla Ciebie za mocna, jeżeli Cię podszczypuje, no to polecam Ci taką wersję delikatniejszą dla dzieci. Też jest skuteczna, a mniej szczypiąca. Trzeci sposób i bardzo ważny na zminimalizowanie alergii jest zwiększenie odporności układu immunologicznego. Alergia związana jest nierozerwalnie z funkcjonowaniem tegoż układu, więc o jego wzmocnienie należy w tym czasie zadbać. I to też jest takie działanie długofalowe.
Wzmocnienie układu odpornościowego to nie jest chwila, to nie jest jeden dzień czy dwa. To jest proces długofalowy. O własną odporność dbamy przez całe życie. I jeżeli masz ją zaniedbaną, jeżeli nigdy na to nie zwracałaś uwagi, nie zwracałeś uwagi, to trochę wody upłynie, zanim ten system ochronny organizmu naprawisz. Nie ma się co łudzić. A w jaki sposób go naprawić i w jaki sposób wzmocnić układ immunologiczny, wyjaśniam w jednym z moich filmów dotyczących właśnie wzmacniania naturalnego układu odpornościowego i odsyłam Cię do tego filmu, bo tam zawarłam wiele bardzo przydatnych rad i jest to dosyć długi film, więc nie będę się tutaj powtarzać. Gorąco Ci go polecam, jeżeli zależy Ci na tym, aby wspomóc swój organizm, wzmocnić układ odpornościowy, a co za tym idzie, szybciej pozbyć się alergii. Czwarty sposób na alergię to jest dostarczanie organizmowi kwasów omega-3 oraz astaksantyny. Czym jest ta astaksantyna? Zaraz powiem. Najpierw zajmę się kwasami omega-3. Są one bardzo ważne dla alergików, ponieważ działają przeciwzapalnie. A wiadomo, że reakcja alergiczna jest to reakcja taka zapaleniowa, więc żeby ją zniwelować, żeby ją ograniczyć, kwasy omega-3 są naprawdę fenomenalne. Kwasy omega-3 znajdują się na przykład w łososiu, ale również można je znaleźć w siemieniu lnianym czy w oleju lnianym. Ale pamiętaj, że aby siemię lniane było skuteczne, to należy je mielić bezpośrednio przed konsumpcją, ponieważ kwasy omega-3 bardzo łatwo się utleniają i jeżeli sobie zapodasz takie siemię, które kupisz od razu zmielone, to nie będzie miało żadnego skutku. Kwasy omega są już utlenione, praktycznie ich nie ma, więc takie siemię można tylko wyrzucić. Należy je mielić bezpośrednio przed konsumpcją i wówczas kwasy będą zachowane. Natomiast astaksantyna jest to wspaniały przeciwutleniacz, czyli antyoksydant, który znajduje się w organizmach morskich, nadając im taki czerwonawy, pomarańczowy, przepiękny kolorek. Między innymi w krewetkach, również w łososiu, w krylu i stamtąd jest pozyskiwany. Jeżeli lubisz zajadać się tymi żyjątkami, no to dostarczasz sobie astaksantynę w sposób naturalny. No ja akurat się nie zajadam tymi zwierzątkami i musiałam ją pozyskiwać z suplementów, ale nie jest to konieczne w przypadku, kiedy lubisz tak zwane owoce morza. No ja nie lubię, nie jadam tego, więc posiłkowałam się suplementem, ale równie dobrze możesz i Ty się posiłkować suplementem. Astaksantyna należy do karotenoidów i wzmacnia układ odpornościowy oraz działa przeciwzapalnie, jak już wspominałam, więc dlatego jest tak polecana w walce z alergią. Piątym sposobem na alergię natomiast jest witamina D3. Gorąco zachęcam Cię do zbadania sobie poziomu witaminy D3, ponieważ musisz wiedzieć, jaki ten poziom masz, żeby zacząć ewentualną suplementację. Ale oprócz suplementacji świetne wyniki daje oczywiście wystawianie się na słońce w godzinach od 11 do 14, nie leżąc plackiem, ale na przykład biegając, uprawiając jakiś sport, czy pracując w ogrodzie, czy w jakiś inny sposób. Ważne, aby było to co najmniej 30 minut. Nie bój się w przeciągu 30 minut, nie spalisz skóry, nie zachorujesz na raka, to są mity, totalne bzdury, a witamina D3 pozyskana w sposób naturalny pod wpływem promieni słonecznych jest najbardziej cenną witaminą D3, najbardziej odpowiednią formą dla naszych organizmów. Suplementacja, wiadomo, jeżeli jest konieczna, to trzeba to robić w protokole z witaminą K2, ale jeżeli nie trzeba, jeżeli mamy słońce, no to jest zdecydowanie bardziej odpowiednia opcja, no i bardziej przyjemna, bo ja uwielbiam na przykład grzać się w promieniach słońca, a szczególnie lubię pracować w ogrodzie, jak świeci słońce, jest tak radośnie, ciepło i nie dość, że zyskuje na tym psychika,
No to dodatkowo suplementuje się naturalnie witaminą D3. No ale nie chcąc się wystawiać na alergen w tym czasie, trzeba też być ostrożnym, a jeżeli się wystawisz, no to dokładnie, zgodnie z wcześniejszym moim zaleceniem, się umyć po takiej ekspozycji, żeby nie przyjść całym w pyłkach do domu, zmienić wierzchnie ubranie, wyczesać włosy, a nawet umyć, wypłukać. No niestety, są to takie działania trochę uciążliwe, ale w tym pierwszym okresie zwalczania alergii niezbędne. Także pamiętaj o odpowiedniej podaży witaminy D3. Szósty sposób na alergię to naturalne probiotyki. Wiadomo, zdrowie tkwi w jelitach, a probiotyki również są odpowiedzialne za florę bakteryjną, ponieważ same w sobie są tą florą bakteryjną, którą dostarczamy z zewnątrz organizmowi i to jest bardzo istotne, ponieważ flora bakteryjna jest jednym z czynników, które decydują o odporności organizmu. I jak wiadomo, odporność organizmu u alergika jest trochę zachwiana, no bo nasz układ immunologiczny wówczas myśli inaczej, więc należy go wzmocnić. Dlatego probiotyki są tutaj bardzo ważne i najlepsze są oczywiście naturalne probiotyki, czyli kapusta kiszona, ogórki kiszone czy zakwas buraczany. Zawsze miej to pod ręką, ale oprócz probiotyków ważne są też prebiotyki, czyli pożywienie dla probiotyków. Probiotyki są to bakterie, więc czymś się muszą żywić, a żywią się prebiotykami. Takim prebiotykiem może być na przykład niedojrzały banan czy zimne ziemniaki, które zawierają tak zwaną skrobię oporną. Siódmy sposób na eliminację i zmniejszenie alergii to rezygnacja z potencjalnie alergizujących produktów typu na przykład gluten czy laktoza. Wiadomo, że gluten jest troszeczkę demonizowany, ale jeżeli masz na niego nietolerancję, czy jeżeli jesteś na niego uczulony, no to bezwzględnie należy go wyeliminować ze swojej diety. Ja akurat z glutenem nie mam problemów, nie mam problemów z trawieniem laktozy, więc to mnie nie dotyczy, ale to jest ważne w przypadku osób mających nietolerancję oraz będących uczulonymi na gluten. Gluten jest tak de facto klejem, on nie jest trawiony przez nasz organizm, on nie jest przyswajany przez nasz organizm i zostaje wydalany i tak naprawdę to nie ma on żadnych wartości odżywczych, więc spokojnie możemy się go pozbyć z diety bez większego żalu, ale jeżeli nie jesteś uczulony, uczulona na gluten, no to możesz to zostawić tak jak jest. Ósmym sposobem na alergię jest skorzystanie z dobrodziejstw natury, a chodzi mi tutaj o różne antyoksydanty oraz zioła. Na przykład świetna jest kwercetyna, naprawdę fenomenalna, która zawarta jest między innymi w cebuli, a najwięcej kwercetyny znajduje się bezpośrednio pod skórką i duże jej ilości zawiera ta fioletowa cebula. Także naprawdę warto zajadać się cebulą, szczególnie surową, a jeżeli nie możesz takiej zjeść, no to w inny sposób może być gotowana czy podduszana, ale warto ją wpleść w swoją dietę. Fajna jest również forsycja. Forsycja zawiera bardzo duże ilości rutyny. Jest to roślina, która jedna z nielicznych zawiera aż tak ogromne ilości rutyny, dlatego teraz mamy kwiecień. Akurat kwitnie forsycja. Gorąco polecam zainteresować się innym moim filmem o właściwościach leczniczych forsycji, gdzie również mówię na temat jej zdolności antyalergicznych i sobie takiej forsycji, kwiatków forsycji nazbierać i zasuszyć na zapas. Jest naprawdę fenomenalna. Ale oprócz forsycji bardzo dobrze działa pokrzywa, lapiężnik, spirulina oraz miód, a najlepiej lokalny, ten wyprodukowany z roślin, które rosną wokół Twojego miejsca zamieszkania, bo taki miód stanowi naturalną szczepionkę. Oczywiście w rozsądnych ilościach, nie tam miedzony łyżkami. No a jeżeli jesteś cukrzykiem, to musisz na to uważać, bo miód wiadomo jest cukrem prostym, więc nie jest wskazany dla cukrzyków.
ale dla osób zdrowych również w niezbyt dużych ilościach, pół łyżeczki dziennie można sobie taki miód dawkować. Ja powiem, że przed okresem wiosennym i letnim 3 miesiące taki miód sobie dawkuję codziennie, bo tak się naturalnie szczepię przeciwko tym teraz już dla mnie potencjalnym alergenom, więc jest on naprawdę wspaniały w walce z alergią. No, oczywiście w rozsądnych ilościach. 9. sposób natomiast to wiedza na temat reakcji krzyżowych występujących pomiędzy alergenami. I tak na przykład, jeżeli jesteś uczulony, uczulona na pyłek brzozy, no to nie powinnaś w tym akurat czasie jadać jabłek, gruszek czy brzoskwiń. Organizm jest na tyle cwany, a ściślej układ immunologiczny, że potrafi rozpoznawać białka alergenów. A akurat białka na przykład pyłku brzozy są podobne do białek jabłka, gruszki czy brzoskwini. Dlatego trzeba w tym czasie tych produktów unikać. Oczywiście takich związków i alergii krzyżowych jest zdecydowanie więcej. Ja podałam tylko taki jeden przykład. Także to byłoby te 9 sposobów, które z pewnością przybliżą Cię do upragnionego celu, czyli do eliminacji leków i poskromienia alergii, czego ja jestem przykładem, bo ja miałam bardzo mocne objawy alergii, łącznie z takimi astmatycznymi napadami, nie tyle kaszlu, co duszności, bo de facto kaszlu nie miałam, bardziej takie spędzenie gardła, jakieś drapanie i te przeokrutne duszności. Ale od ponad 2 lat jestem od tego wolna. Faktycznie mogę powiedzieć, że było mi ciężko na samym początku, bo ta sprawa z minimalizacją ekspozycji na alergen była dosyć uciążliwa dla mnie. Dla mnie to było najbardziej akurat uciążliwe, bo trzeba było cały czas się, prawda, myć po każdorazowym wyjściu na ogród, a ja chodziłam na ogród, bo ja uwielbiam ogród i w tym czasie muszę coś robić w tym ogrodzie. To jednak jestem dumna z siebie, że wytrwałam, że odstawiłam zupełnie leki i teraz cieszę się naprawdę życiem bez alergii, czego Ci życzę z całego serca. Jeżeli masz jakieś pytania, bo być może nie wyczerpałam do końca tematu, to śmiało zadawaj je w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam i miłego dnia.